Witamy wszystkich fanów futbolu amerykańskiego i zapraszamy na kolejny odcinek podsumowań razem z Box Videos, a także Broadcaster Bros. Drodzy Państwo, sezon regularny, sezon zasadniczy Top Ligi Futbolu Amerykańskiego już za nami. Na pierwszym miejscu niepokonani Panthers Wrocław, za ich plecami Lowlanders, Seahawks, Eagles, Falcons, Husaria, no i na ostatnim, siódmym miejscu bez żadnego zwycięstwa Outlaws Wrocław. To właśnie ekipa Outlaws będzie rywalizowała o utrzymanie w tablicy, grając w meczu barażowym z drugą najlepszą ekipą PLFA 1. Pozostałe drużyny wciąż mają wielką szansę na to, by wystąpić w 12. superfinale, który, przypomnijmy, 25 czerwca odbędzie się w Łodzi. Podsumowania zaczynamy jak zwykle od najlepszych akcji defensywnych, no i na dobry początek Adam Roszkowski, zatrzymujący biegacza po stronie Tychy Falcons. Na miejscu 9 starcie Panthers z Husarią, no i zobaczcie potężne uderzenie Roberta Rosołka, który powala na murawę rozgrywającego ze Szczecina. Teraz wizyta w Białymstoku, tutaj będziemy bardzo często, odrzucenie piłki do Ezekiela Grahama, Tomasz Żukowski idealnie ustawiony powala na murawę amerykańskiego running backa gości. Tym razem w ofensywie są zawodnicy Primacol Lowlanders. No i Daniel Tarnawski robi swoje, zatrzymując Arona Knighta. Miejsce 6, znów Białystok, będzie dalekie podanie w wykonaniu Arona Knighta. Tam dobrze ustawiony Anthony Omondi. No tego zawodnika przedstawiać nie trzeba. Filar Eagles, a także reprezentacji Polski. No a miejscu 5, znów wizyta w Białymstoku. Tym razem Karol Żak będzie próbował dalekiego podania, ale troszkę nie zrozumiał się ze swoimi skrzydłowymi. Tam najlepiej ustawiony Wojciech Pacewicz, cornerback ekipy z Białego Stoku. Na miejscu 4, bardzo podobna akcja, znów będzie próbował podawać Karol Żak i znów lepiej od skrzydłowych ustawiony Wojciech Pacewicz, który zalicza swój drugi przechwyt w tym spotkaniu. Zbliżamy się do wielkiej trójki, no i wszystko zaczyna się wizytą na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, gdzie grają tym razem Outlaws po raz pierwszy, być może po raz ostatni. Marcin Kajm przechwytuje piłkę po podaniu Mariusza Góreckiego, zalicza 25-jardową akcję powrotną, zatrzymując serię ofensywną Banitów. Na miejscu 2 bardzo podobna sytuacja, raz jeszcze podaje Mariusz Górecki, raz jeszcze w defensywie idealnie ustawiony Marcin Kajm, tym razem nieco dłuższa akcja powrotna, prawie 30-jardowa, ale w końcu zostanie reprezentant Husarii Szczecin zatrzymany przez zawodników Wrocław Outlaws. No i czas na najlepszą akcję defensywną. Na miejscu 1 wizyta w Białymstoku. No i tą akcję widzieliście z całą pewnością. Potężny hit, potężne uderzenie. Łukasz Światkowski nie pozwala na przyjęcie piłki zawodnikowi Eagles. Oglądając najlepsze akcje defensywne, byliśmy często na Dzikim Wschodzie, teraz w ataku będziemy równie często w Gdyni, ale zaczynamy od Wrocławia i tutaj Patryk Matkowski, pomimo małej ilości snapów, w jakich brał udział, zdobywa swoje przyłożenie w meczu z Husarią. Teraz ten sam stadion, ale gospodarzami są Outlaws, w ofensywie również gracze ze Szczecina, no i piłka trafia w ręce Mateusza Dubickiego, który zdobywa kluczowe przyłożenie dla swojej ekipy. Przyłożenie, które sprawiło, że zostaną w top lidze futbolu amerykańskiego gracze Husarii Szczecin. A teraz już pierwsza wizyta w Gdyni, Gaweł Pilachowski, wspaniała linia, świetne bloki, no i tak można biegać. Gaweł Pilachowski, doświadczony running back, zdobywa przyłożenie przeciwko defensywie Falcons. Teraz czas na kolejną wizytę w Białymstoku, podanie w ostatnim momencie Arona Knighta, piłkę łapie pomimo asysty defensora Bartek Trubaj, wbiega z nią w pole punktowe, zdobywając pierwszy touchdown w meczu przeciwko Warsaw Eagles. Bardzo ważna akcja dla Primacol Lowlanders. Na miejscu 6 kolejna wizyta w Gdyni, tutaj dalekie podanie Shane'a Trulowa na skrzydło, łapie piłkę Paweł Tomaszewski, to były zawodnik Silesia Rebels, no i wbiega z nią w pole punktowe. Gdyby Shane Trulow był zdrowy, tak dobrze prezentowaliby się Falcons przez całe rozgrywki. Na miejscu 5 po raz pierwszy w tym zestawieniu Jan Domagała, który wyrasta na czołowego krajowego running backa, 40-yardowa akcja biegowa, touchdown Seahawks Gdynia. Na miejscu 4 również po raz pierwszy w tym zestawieniu i nie ostatni, Jakub Mazan, reprezentant Polski, który prezentuje w tegorocznych rozgrywkach wyśmienitą formę. Zwróćcie uwagę, wyprzedził wszystkich defensorów Tychy Falcons i spokojnie, bez żadnej asysty, wbiega w pole punktowe. Wielka klasa i wielka forma Jakuba Mazana.
najlepsza trójka, a na miejscu trzecim raz jeszcze skrzydłowy Seahawks Gdynia Jakub Mazan. Tym razem jeszcze dłuższe, jeszcze dalsze podanie na skrzydło. Tam bez problemu Jakub Mazan łapie piłkę. No i zwróćcie uwagę, sędzia podnosi w górę dwie ręce. Jest touchdown dla Seahawks Gdynia. Najlepsze dwie akcje w tym zestawieniu. Pierwsza z nich w Białymstoku, gdzie biega Ezekiel Graham. Nieczęsto udawało mu się wyrwać spod opieki defensorów Remacle Lowlanders, ale tym razem się udało. 30-yardowy bieg i jest touchdown dla Orłów. A na miejscu pierwszym po raz drugi dzisiaj Jan Domagała. Jeszcze dłuższy bieg, tym razem ponad 60-yardowy. Bardzo złe zachowanie defensorów Tychy Falcons. No i kolejne przyłożenie na swoje konto zapisują Seahawks Gdynia. Czas poznać najlepsze jedenastki ostatnich dwóch kolejek Top Ligi Futbolu Amerykańskiego w sezonie 2017. Zaczynamy jak zwykle od defensywy, a w niej najwięcej zawodników, w sumie aż 7 z jednego meczu. Widzieliśmy aż 6 akcji defensywnych z tego spotkania. No i nie ma się co dziwić, że właśnie zawodnicy Eagles, a także Primacle Lowlanders zajmują czołowe miejsca w zestawieniu najlepszych defensorów. W linii defensywnej Mateusz Szczęga, także Szymon Adamczyk, Daniel Tarna i Adam Roszkowski. Tutaj przedstawiciele Lowlanders, Panthers, Eagles i Seahawks. W drugiej linii defensywy Konrad Paszkiewicz z Warsaw Eagles, Michael Kajafas z Primacle Lowlanders, a także Rashad Baker, po raz pierwszy przedstawiciel Husarii Szczecin. W trzeciej linii defensywy Tomasz Żukowski, Primacle Lowlanders, Wojciech Pacewicz, autor dwóch przechwytów w meczu z ekipą Warsaw Eagles, Marcin Kaim z Husarii, a także Antoni Omondi Warsaw Eagles. Najlepsza jedenastka ofensywna, a w niej z kolei mnóstwo graczy Seahawks Gdynia. Większość najlepszych akcji właśnie w wykonaniu Seahawks, także w podsumowaniu jedenastki ofensywnej również w większości Jastrzębie z Trójmiasta. Linia ofensywna: Łukasz Miotkę, Szymon Wesołowski, Tomasz Peciak, Marcin Falkowski i Jakub Krystecki. Za nimi niesamowity rozgrywający Joseph Bradley, a wśród running backów Jan Domagała, a także Mikołaj Pawlaczyk. Na skrzydłach Jakub Mazan, Paweł Henicz i Bartek Trubaj z Primacle Lowlanders. Drodzy Państwo, czas na MVP, najbardziej wartościowego zawodnika minionych dwóch kolejek. No i myślę, że tym razem należy wyróżnić Jakuba Mazana. Tak jest, on ma naprawdę niesamowity sezon. W ostatniej kolejce zdobył aż 3 przyłożenia, big plays, hurtowej ilości zdobytych yardów, no i nie miała żadnej recepty na jego zatrzymanie ekipa Tychy Falcons. Jakub Mazan, serdeczne gratulacje, naprawdę jest w wielkiej formie, co musi cieszyć przed zbliżającymi się The World Games z jednej strony, a z drugiej strony musi martwić najbliższych rywali Seahawks Gdynia. Raz jeszcze gratulujemy MVP tej kolejki, Jakub Mazan, Seahawks Gdynia. Panie i panowie, następny odcinek naszych topligowych podsumowań razem z Box Videos, a także Broadcaster Bros już za tydzień. Po weekendzie dzikich kart przed nami trzy spotkania, które odbędą się w sobotę we Wrocławiu, gdzie Panthers zmierzą się z Lowlanders, a także w Gdyni, gdzie Seahawks podejmą Husarię. Ostatni mecz w niedzielę, gdzie Eagles zawalczą z Falcons. Aż dwie drużyny z tej szóstki już w najbliższy weekend zakończą swoją rywalizację w tegorocznych rozgrywkach. Pozostałe zostaną w walce o superfinał, no i mistrzostwo w 12 sezonie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Będzie co oglądać, także śledźcie, pojawiajcie się na stadionach, a my zobaczymy się już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy.